Cześć, tu Agata Kucharska. Prowadzę moją galerię zamojską. Maluję abstrakcyjne obrazy kropkowe aborygenów oraz nowoczesne hinduskie mandale. Chciałam Wam dzisiaj pokazać nową mandalę, która była malowana na zamówienie dla jednej osoby. Warunki były takie, że miał być kolor niebieski i to ten niebieski, który jest taki najbardziej w środku, bo tu mamy trzy kolory niebieskie. Mamy ultramarynę na zewnątrz, rozbieloną ultramarynę, to jest ten kolor pod mandalą i taki delikatny turkusik na podkładzie. Miał być kwiat lotosu, ale słuchajcie, ten kwiat lotosu się tu w ogóle nie składał, w ogóle nie chciał wyjść. Więc miałam wrażenie, że potrzebujemy zrezygnować z tego kwiatu lotosu. Zostały takie cztery płatki, te małe i te duże. Do tego zrobiłam koła. Koła są ozdobione. I mamy kilka miejsc, gdzie są małe lotosy. Ja przybliżę, więc lotosiki są tutaj jako jedne lotosy. Tu są drugie lotosy. Tu są trzecie. Tu są takie czwarte i jeszcze mamy lotosiki tutaj malutkie na listkach, takie na zewnątrz. Także ten lotos duży ominęłam, ale dodałam małe lotosy. Mandala, jak widzicie, troszkę wyszła poza ramę. Ja się nigdy nie buntuję przeciwko temu. Jeżeli mandala sama chce wyjść poza ramy, to widocznie tak ma być, ona tak potrzebuje. Jest troszkę rozciągnięta w górę i w dół. Bardzo fajnie również ta mandala wygląda w poziomie. Wtedy to wygląda jak takie dwa skrzydła. Bardzo ciekawy efekt, więc osoba, dla której to jest, będzie mogła sobie powiesić w pionie lub w poziomie, albo po prostu obracać i zmieniać sobie ustawienie. Także taka energetyczna mandala. Miałam takie wrażenie, że potrzeba tu żywiołu wody. Stąd na tym turkusie są fale, które na pewno widzicie, o mniej więcej o tutaj w tym miejscu, one są na całym tle. Potem były takie krople wody, te ciemne takie tutaj pod spodem, jeszcze gdzieś je tu można zobaczyć. One są właśnie takie po hindusku ozdobione i to dodało żywiołu wody do całej mandali. Także wyszedł, myślę, zjawiskowo, bajkowo cały ten obrazek. On jest oczywiście do oprawy. Wymiar całości razem z tym ciemno-niebieskim paspartu to jest 70×50. W każdej Castoramie można kupić ramę, oprawić sobie pod akryl i w ramkę. Bardzo ładnie tu będzie wyglądała i biała rama, i czarna. Biała będzie się odznaczała na niebieskim, natomiast czarna tylko doda takiej ramy wykończenia na koniec. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na mój fanpage na Facebooku Moja Galeria Zamojska oraz na Instagram, gdzie znajdziecie wszystkie moje prace. Konto na Instagramie podłoga Agata Kucharska, podłoga art. Zapraszam, do usłyszenia.